I dziękuję. Czy jest już z nami pani profesor Anna Latos-Bieleńska? Jestem, dzień dobry. O, dzień dobry pani profesor, bardzo serdecznie witamy. Pani profesor też będzie z nami rozmawiała z Poznania, z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego imienia Marcinkowskiego w Poznaniu, ale przede wszystkim przedstawię panią profesor jako konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki. Pani profesor od niedawna jest w tej roli, ale już wiem, że dosyć dużo zdziałała i bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć, jak wygląda w tej chwili stan polskiej genetyki, no bo z tytułu pani prezentacji to wynika, że nie jest za wesoło, bo tytuł jest taki, zanim ostatni genetyk kliniczny zgasi światło, czyli jak zabezpieczyć kadry dla diagnostyki genetycznej. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i no właśnie, słuchałam, było już tutaj dużo na temat genetyki i może dobrze byłoby, żeby Państwo zobaczyli, jakie tutaj są jeszcze po drodze rafy i prawdziwe przeszkody, żeby ta diagnostyka genetyczna w Polsce, w tym w chorobach nowotworowych, ale nie tylko, była właściwie zabezpieczona. Przypomnę, że diagnostyka genetyczna oczywiście jest potrzebna w onkologii, ale też jest potrzebna w chorobach rzadkich i to jest populacja niemała, dlatego że jest to 6-8% populacji, a 80% chorób rzadkich to choroby genetyczne i tutaj jest diagnostyka możliwa tylko właściwie prawie wyłącznie stosując te najbardziej zaawansowane metody diagnostyki genetycznej. No i jeszcze choćby wymienię niepowodzenia prokreacji, bo choćby w przypadku poronień samoistnych w 60% przypadków przyczyną poronienia jest ciężka letalna choroba genetyczna zarodka i płodu. Ale oczywiście to nie wyczerpuje wszystkich sytuacji klinicznych, w których badanie genetyczne jest potrzebne. Diagnostyka genetyczna oczywiście umożliwia lub znacznie przyspiesza ustalenie rozpoznania, znaczne skrócenie ścieżki diagnostycznej, chroni przed odyseją diagnostyczną i zawsze znacznie obniża koszt opieki medycznej. Chcę zwrócić uwagę na to, że badanie genetyczne nie jest zwykłym badaniem laboratoryjnym i stąd może wynikają liczne trudności, ale też, jak się o tym pamięta, to wiadomo, co należy zrobić. Jest to badanie szczególne, dlatego że przede wszystkim badanie zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji dotyczy indywidualnych, niepowtarzalnych danych osoby badanej. Mało tego, ujawnia też informacje o genomie, takie informacje, które są charakterystyczne dla danej populacji, na przykład populacji polskiej. I to od razu oznacza konieczność ścisłej ochrony informacji, bo możemy sobie wyobrazić, że te dane mogą być wykorzystane do stworzenia dedykowanej broni biologicznej. Może wskazać również wysokie ryzyko, czy nawet wręcz nieuchronność zachorowania w przyszłości. Mówię tu o badaniach u osób dzisiaj zupełnie zdrowych. W przypadku zmian konstytucyjnych, czyli tych, które występują we wszystkich komórkach ciała, badanie praktycznie wykonuje się raz w życiu, bo tam się nic nie zmieni, nie trzeba go powtarzać. Wykryta zmiana genetyczna może występować też u członków rodziny, też była o tym mowa i może zostać przekazana potomstwu. No i wreszcie jest konieczne powiązanie diagnostyki genetycznej, tam gdzie chodzi o te zmiany konstytucyjne, z konsultacją genetyczną i poradą genetyczną dla pacjenta i jego rodziny. Żeby to wszystko było na właściwym poziomie, to potrzebna jest wykwalifikowana kadra medyczna, a zatem z jednej strony specjaliści genetyki klinicznej, doradcy genetyczni, których nie ma takiego zawodu, umiejętność w genetyce klinicznej, w onkologii konkretnie jest najpilniejsza potrzeba, też do tej pory nie ma. Potrzebni są specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej, są, ale za mało. I potrzebni są biotechnolodzy, ale uwaga, z nadanymi uprawnieniami. I też nie mają oni tych uprawnień.
Muszą być laboratoria wyposażone w sprzęt i aparaturę. Tutaj w onkologii się bardzo dużo zmieniło między innymi, a właściwie głównie dzięki profesor Marii Sąsiadek, która była przez kilka lat konsultantem krajowym wcześniej, ale też dzięki entuzjazmowi wielu onkologów, z których tu część widzę i serdecznie ich pozdrawiam. No i poszerzenie, wreszcie konieczne jest poszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie diagnostyki genetycznej o porównawczą hybrydyzację genomową do mikromacierzy i sekwencjonowanie następnej generacji. Ale chyba najbardziej w tej chwili jest potrzebna po prostu ustawa o testach genetycznych. To jest ustawa, która jest prawie gotowa, czeka od kilku lat na to, żeby weszła w życie. Znakomicie uporządkuje rynek badań genetycznych, dlatego że ona określi wymogi co do jakości laboratoriów, wskazuje na to, kto kieruje i na jakie testy genetyczne. Ona wprowadza wymóg powiązania testów genetycznych z interpretacją wyników w kontekście rodowo-dowo-klinicznym i z poradą genetyczną. Określa zasady prowadzenia repozytoriów materiału genetycznego. Wprowadza również regulacje dotyczące przesyłania materiału genetycznego za granicę, no i zabezpiecza prawa pacjenta i wprowadza regulacje bioetyczne. Pytanie, jaka instytucja byłaby instytucją nadzorującą, która by to wszystko nadzorowała, kontrolowała i tego pilnowała? Samo zabezpieczenie kadrowe diagnostyki genetycznej i poradnictwa genetycznego jest bardzo ważne. Z jednej strony my staramy się jako środowisko genetyków klinicznych, żeby było właściwe nauczanie genetyki klinicznej na studiach, żeby no szansa się jest pewna, bo powstał nowy program nauczania i można mieć nadzieję, że genetyka kliniczna wreszcie będzie traktowana jako przedmiot kliniczny, a nie jako przedmiot przedkliniczny, bo była umieszczona między mikrobiologią a parazytologią. Kolejna sprawa, że specjalizacja z genetyki klinicznej powinna być na liście specjalizacji priorytetowych. Konieczne jest utworzenie nowego zawodu medycznego. Byłby to doradca genetyczny. Byłaby to specjalizacja dla magistrów biotechnologii i dla specjalistów zdrowia publicznego. Byłyby dwie różne ścieżki. Byłaby to specjalizacja krótka, mniej więcej dwuletnia. I taki zespół, który byłby stworzony z genetyka klinicznego i z doradców genetycznych, miałby wielką efektywność. Na świecie tak się dzieje i dlaczego nie miałby być, miałby to się nie sprawdzić w Polsce. Natomiast oczywiście w poradnictwie genetycznym w onkologii taki doradca genetyczny mógłby być także koordynatorem, który będzie bardzo potrzebny. Konieczne jest też utworzenie umiejętności genetyka kliniczna w onkologii. Popatrzmy, ilu jest genetyków. No jest genetyków klinicznych jest w Polsce 142, z tego 15 powyżej 70 roku życia. Jak się jeszcze spojrzy na to, że się weźmie pod uwagę, że to są tacy genetycy kliniczni, większość genetyków klinicznych to są, jest związana z uczelnią, to są najczęściej nauczyciele akademiccy, wielu z nich to samodzielni pracownicy naukowi, osoby bardzo zajęte i tak w przeliczeniu na pełne etaty to wyliczyłam, że byłoby to zaledwie 60, a może nawet mniej pełnych etatów. I co ważne, część genetyków klinicznych posiada też inną specjalizację, która jest bardziej dochodowa od genetyki klinicznej i to w niej praktykuje. Czyli niestety jest to obraz bardzo smutny. Tymczasem właśnie teraz genetyk kliniczny jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. I ponadto w drugiej połowie roku będą gwarantowane świadczenia już badania metodą sekwencjonowania następnej generacji i hybrydyzacji do mikromacierzy, będą wtedy, to będzie już wtedy bardzo trudna, nierzadko interpretacja wyniku, będą potrzebne konsultacje tak zwane genomowe,
które są bardzo pracochłonne, to robi genetyk kliniczny. One wymagają naprawdę indywidualnego opracowania każdego przypadku. I jest to praca nie przy pacjencie, jest to wielogodzinna, czasem wielodniowa praca, która w ogóle nie jest uwzględniona w wycenie. Żeby Państwu pokazać z innej dziedziny, z dziedziny chorób rzadkich, że zrobienie badania genetycznego, uzyskanie wyniku, na przykład w przypadku chorób rzadkich, to zupełnie nie wystarcza i ten wynik zwykle ma małą wartość, a często nawet nie ma wartości bez kontekstu klinicznego. Mamy tutaj gen kodujący fibrylinę, który mutacje w tym genie kojarzone są potocznie z zespołem Marfana. Zespół Marfana i charakterystyczny fenotyp, osoby bardzo wysokie, długie kończyny. No, tymczasem co się okazuje, że jest mniej więcej 8 chorób zupełnie różnych, w których są mutacje w genie fibryliny. Tutaj mamy osobę, która ma zespół Marfana, tu wszystko pasuje, ale tutaj również mutacje w genie fibryliny bywają w zespole sztywnej skóry, gdzie jest się jakby w pancerzu we własnej skórze, że pacjent nie może się ruszyć. Są w zespole Weill-Marchesani, który jest zespołem z karłowatością i zupełnie inny fenotyp niż w zespole Marfana, a nawet w zespole bardzo znacznej karłowatości. Czyli dopiero ten kontekst kliniczny pokazuje znaczenie tej mutacji i tak jest w ogóle w tego typu badaniach genetycznych. Ale potrzebne są też osoby, które pracują w laboratorium. Po pierwsze, musi być zwiększenie liczby specjalistów laboratoryjnej genetyki medycznej. Jest ich 250. Natomiast, co jest bardzo ważne, do tych zaawansowanych badań potrzebni są nie absolwenci analityki, tylko potrzebni są biotechnolodzy i biolodzy molekularni, już na studiach przygotowani kierunkowo do tego typu diagnostyki. I dlatego w tej chwili konieczne są odpowiednie zapisy w ustawie o medycynie laboratoryjnej. Powinny być reaktywowane. Od 5 lat nie są prowadzone niestety studia podyplomowe dla biotechnologów dające uprawnienia diagnosty. I wreszcie jest konieczność utworzenia dla biotechnologów w ogóle nowej specjalizacji bez konieczności uzyskania tytułu diagnosty. I dopiero wtedy są widoki na to, żeby był właściwe zabezpieczenie diagnostyki genetycznej w Polsce. I ostatnia sprawa, jest konieczna właściwa wycena samej konsultacji genetycznej. Proszę Państwa, wybrałam tutaj rodowód, który przykładowy rodowód, autentyczny rodowód z poradni genetycznej, wybrałam dotyczący nowotworów. Wyobrażają sobie Państwo, ile czasu wykreśla podczas wizyty w poradni genetycznej takiego rodowodu. Również cała wizyta w poradni genetycznej jest czaso- i pracochłonna. Wyniki badań genetycznych metodą sekwencjonowania następnej generacji, zwłaszcza sekwencjonowanie egzomu, jest bardzo czasochłonna interpretacja w kontekście rodowodowo-klinicznym. Większość czasu pracy to nie jest praca przy pacjencie, to jest praca indywidualna lekarza genetyka klinicznego z bazami danych i z piśmiennictwem światowym. No i wreszcie trzeba przygotować obszerną kartę informacyjną z interpretacją wyniku, poradą genetyczną i zaleceniami. I żeby Państwo mi tutaj uwierzyli, jak wygląda na dzisiaj ocena, to proszę zobaczyć. Wybrałam najdroższy rodzaj konsultacji genetycznej, wycenionej, czyli rzadki zespół genetyczny, wyceniony na 114 punktów przez NFZ. I widzą Państwo, co musi zrobić lekarz,
żeby było zaliczone tych 114 punktów. Jeden punkt to jest złotówka. Ja tutaj wypisałam minimalny czas pracy lekarza przy tych poszczególnych elementach i razem to są co najmniej 4 godziny na pacjenta, przy czym dla lekarza to oznacza 60 do 100 zł brutto, czyli 15 do 25 zł na godzinę. Wniosek jest taki, że jest jasno określona droga zabezpieczenia właściwej diagnostyki genetycznej, bo jak Państwo widzą, dokładnie wiadomo, co zrobić w genetyce klinicznej i co zrobić należy, jeśli chodzi o zabezpieczenie od strony laboratoryjnej. Tylko po prostu trzeba to jak najszybciej zrobić, właśnie zanim będzie za późno, zanim wszyscy genetycy kliniczni albo odejdą na emeryturę, wymrą, albo przeniosą się po prostu do innych specjalizacji. I to był ostatni slajd. Dziękuję Państwu za uwagę. Pani profesor, bardzo dziękujemy i no nie był to obraz, powiedziałabym, w teorii bardzo dobry, ale w praktyce jest wiele do zrobienia. A ja mam takie pytanie, które często zadają pacjenci i pacjentki o rolę lekarza rodzinnego w genetyce rodzinnej. Czy już na etapie lekarza rodzinnego nie powinniśmy wprowadzić tak zwanych kwestionariuszy rodowodowych, które by pozwoliły, żeby wcześniej, na przykład u takich pacjentek jak choćby Ania tutaj występująca z Sanitasu, pani prezes, miały szansę na wcześniejsze zdiagnozowanie się genetyczne i wykrycie tych mutacji. Bo ja rozumiem, że lekarz POZ-u czy lekarz rodzinny nie jest w stanie ocenić nawet takiego kwestionariusza, ale gdyby u nich w takiej placówce POZ-u taki kwestionariusz był wypełniony i później dalej gdzieś powędrował, to może byśmy wcześniej wykrywali takie osoby zagrożone rozwojem choroby z powodu nosicielstwa mutacji. Jak pani profesor sądzi? Tak, ja uważam, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, jest bardzo duży potencjał. Natomiast w ogóle myślę, że lekarz rodzinny powinien, który zna całą rodzinę, on powinien mieć w tej dokumentacji też rodowód tej rodziny. Bo to chodzi oczywiście nie tylko o nowotwory, ale chodzi też o inne zagrożenia i chodzi o szeroko pojęte poradnictwo genetyczne. Oczywiście zgadzam się z panią redaktor, że on nie będzie wiedział dokładnie i nie poradzi sobie ani z diagnostyką, ani z doborem metody diagnostyki genetycznej, ale będzie zorientowany, kiedy skierować do poradni genetycznej. Nawet gdyby kierował nadmiarowo, to właśnie tam potrzebny jest ten doradca genetyczny, który zbierze ten wywiad rodzinny już naprawdę tak porządnie i dokładnie, przedstawi to lekarzowi genetykowi i ten team, lekarz genetyk kliniczny, doradca genetyczny bardzo szybko by takich pacjentów mógł przyjąć i by wiedział, czy tutaj jest miejsce na diagnostykę i jaką, czy też może w tym wypadku odpowiedzieć lekarzowi rodzinnemu, że dziękuję za skierowanie, ale nie widzi tutaj podstaw, nie widzi jakichś zagrożeń genetycznych i wskazań do diagnostyki genetycznej. Tak, na pewno jest to możliwość, ale mimo wszystko potrzebni są doradcy genetyczni, bo szybko nie zwiększymy liczby genetyków klinicznych, ale gdybym, ja znam, są w Polsce już tacy doradcy genetyczni, którzy nie mają uprawnień, a mają znakomite kwalifikacje i oni by bardzo szybko mogli tutaj te kadry w poradnictwie genetycznym uzupełnić. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor.